Już wszystko wiadomo. Znamy trzy projekty, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu obywatelskiego. Na pierwszym miejscu z 1222 głosami uplasowała się budowa placów zabaw w Osiecznicy, Starym Raduszcu, Nowym Raduszcu, Strumiennie oraz Chojnie. Bardzo mnie to cieszy, że na 5 edycji budżetu 3 mamy wygrane. To mi się wydaje, że wynik bardzo dobry. Cieszę się z tego bardzo, bo plac zabaw mamy troszkę taki, jeszcze no już mówię, na obecne czasy to można go uznać za taki staroświecki troszkę, ale właśnie teraz znowu będzie na pewno dużo lepiej. Dzieci się cieszą, bo już byłoby mi bardzo przykro, gdybyśmy nie wygrali, bo dzieciom obiecałem, że to się stanie. No i bardzo były zadowolone z tego. No i wszystko robiłem, żeby to dla nich się spełniło. I udało się. Zaangażowanie w zbieranie podpisów opłaciło się. Podobnie jak mieszkańcom Łochowic, Kamienia, Retna, Szklarki Radnickiej, Chojny, Gostchorza i Brzuski. Ich projekt polegający na budowie placów fitness także otrzymał 100 tysięcy złotych. Do końca nie wiedziałam, że wygramy. Marzyłam o tym i myślałam, żebyśmy zwyciężyli nawet to ostatnie miejsce, dlatego że chciałabym zrobić coś ciekawego dla starszych ludzi. Taka rzecz jak ten sprzęt właśnie do ćwiczeń, to głównie będzie się nadawało dla ludzi troszeczkę starszych. Właśnie dla mieszkańców wsi. Będę ich zachęcać na to, żeby przychodzili, żeby dbali o siebie, żeby ćwiczyli. Oczywiście razem wspólnie z mieszkańcami i z młodzieżą. Wspaniała rzecz. Projekt powstał dzięki mieszkańcom. To właśnie oni najlepiej wiedzą, czego im potrzeba i nie boją się tych marzeń realizować. To jest już wypracowany model współpracy od paru lat, że po prostu kiedy jest ogłoszenie, że jest budżet obywatelski, to zakasamy rękawy, wychodzimy do ludzi, układamy sobie pewien plan działania, zastanawiamy się, co jest nam najbardziej w tym roku potrzebne i pracujemy. I to się po prostu udaje, to jest jakiś tam sprawdzony przepis na to, żeby osiągać ten cel. Trzeci projekt, który zostanie wsparty dzięki głosom mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie, to budowa bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla uczniów przy szkole podstawowej numer 3. Bardzo byłam pełna obaw co do tego, czy uda nam się w tym roku ten budżet wygrać. Jestem przeszczęśliwa, bo to jest aż 100 tysięcy, a więc za te pieniążki będziemy mogli o wiele więcej zrobić niż to, co było w ubiegłym roku. Budżet obywatelski pojawił się w gminie Krosno-Odrzańskie po raz pierwszy 5 lat temu i od samego początku cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Na pewno jest dobry pomysł, bo to nie ulega wątpliwości, że chociaż trochę mieszkańcy mają wpływ na to, na ten budżet. Tak czy owak, głosuje się i wybiorą ten, co się głosuje, czy nie. Wtedy decydują wszyscy, a nie tylko powiedzmy urzędnicy. Tak myślę. Bardzo zacna i ciekawa propozycja, a przede wszystkim świetne rozwiązanie dla mieszkańców, bo wtedy nikt nie powinien narzekać, że czemu tu się coś robione, a nie w innym miejscu. A to przecież proszę bardzo, po to jest budżet obywatelski. W tym roku swoje zdanie w budżecie obywatelskim wyraziło ponad 43% osób uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy mogli głosować na jedno z 11 zadań. Podkreślam często, że w gminie Krosno-Odrzańskie ważne jest współdecydowanie mieszkańców o tym, między innymi w jakim kierunku pójdziemy z wydatkami. Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego, gdzie było do dyspozycji 300 tysięcy zabezpieczone w budżecie, pokazała, że mieszkańcy nadal aktywnie chcą się włączać w tę formę decydowania o naszej rzeczywistości. Padło ponad 6300 głosów, czyli mieszkańcy po raz kolejny zadecydowali o tym, gdzie i jakie inwestycje będą realizowane. Przypomnijmy, że 5 lat temu, gdy startowała pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, gmina Krosno-Odrzańskie była w gronie 2% samorządów, które zdecydowały się oddać część budżetu w ręce mieszkańców. Z roku na rok, jak przyznają organizatorzy, wszyscy się uczą i wyciągają wnioski, aby każda następna edycja była jeszcze lepsza od poprzedniej. Utrzymuje się tendencja taka, iż mieszkańcy dosyć dużo błędów popełniają przy tych ankietach i tak naprawdę według mojej opinii, ja pracuję przy tym budżecie już od 5 lat, tak naprawdę to głosowanie przerodziło się w pewien wyścig, który z obywatelskością ma już niewiele wspólnego. Według mnie powinniśmy wspólnie przedyskutować formułę tego budżetu obywatelskiego, zastanowić się nad nowymi zasadami, ale dzisiaj cieszmy się ze zwycięzców, przyjdzie
najwyższe czasy, że rozpoczniemy dyskusję na temat przyszłych edycji. Podczas gali Gmina Przyszłości mieszkańcy dowiedzieli się, że głosowanie w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się już tylko drogą elektroniczną. Zmiany w regulaminie są więc koniecznością.